Dziś w Urzędzie Marszałkowskim nie zabrakło piękna. Z wizytą do marszałka województwa przyszła dziś pochodząca z Olsztyna Miss Polonia Izabela Krzan, która niedługo będzie reprezentowała Polskę na wyborach Miss Universe na Filipinach. Udało nam się porozmawiać ze świeżo upieczoną Miss Polonia, która opowiedziała o swoich wrażeniach i planach na przyszłość, a także przygotowaniach do konkursu Miss Universe, który odbędzie się w styczniu. A w ciągu tygodnia życie zmieniło mi się o 180 stopni, prawdę mówiąc. Gdzieś te obowiązki, które do tej pory miałam, czyli uczelnia, takie życie studenckie, zeszło całkowicie na boczny tor. Obowiązki z Miss Polonia i z Miss Universe związane stały się dla mnie najważniejsze i tym w tym momencie na pewno będę się zajmować. Ja wiem, że to jest dosyć popularne stwierdzenie, że nie spodziewałam się, ale naprawdę się nie spodziewałam. Nie miałam pojęcia, że akurat to moje nazwisko zostanie wyczytane jako Miss Polonia. To było ogromne szczęście, na pewno gdzieś tam łzy wzruszenia poleciały. Widziałam również rodzinę, która podskoczyła w euforii, z radości, że to akurat ja zostałam tą Miss Polonia. No i to szczęście dalej we mnie tkwi, na pewno przez najbliższy rok, a mam nadzieję, że przez dłuższą przyszłość będzie ze mną. Tak, teraz obowiązków mam jeszcze więcej, to na pewno. Dalej studiuję, dalej chcę ukończyć studia, jestem na trzecim roku, studiuję ekonomię, więc teraz czas na licencjat. Będę chciała na pewno dopiąć to już do końca i wiem, że ekipa, z którą współpracuję w Miss Polonia, mi w tym pomoże. Na szczęście moja uczelnia SGGW w Warszawie dosyć przychylnie patrzy na mój obowiązek, na moje nowe obowiązki i dam radę. Myślę, że na pewno to był taki okres, kiedy gdzieś w głowie cały czas się pojawiło, że Iza, walczysz o swoje marzenia, więc to mi towarzyszyło w takich codziennych staraniach się o ćwiczenia, o dietę, ponieważ to jest taki główny obowiązek do konkursu, aby reprezentować się w odpowiedni sposób. Okres między półfinałem a finałem Miss Polonia był to około 4 miesiące, więc to były takie 4 miesiące, których musiałam w jakiś sposób się kontrolować, żeby na gali wystąpić w pełni w taki sposób, jaki chciałabym wyglądać. No i myślę, że się udało. Czuję na pewno niezwykłe szczęście, że będę mogła reprezentować nasz kraj, ale również trochę stres. To będzie ogromny obowiązek, to będzie taka na pewno przygoda mojego życia, wyjazd mojego życia, ponieważ będę na Filipinach, więc odległe miejsce od naszego kraju, więc jest trochę strach, ale na pewno mam ogromną pomoc za swoimi plecami i wsparcie, że dam radę. Z sukcesów mieszkańców Warmii i Mazur szczególnie zadowolony jest marszałek Gustaw Marek Brzezin, który uważa, że to bardzo dobra promocja dla naszego regionu i potwierdza, że na Warmii i Mazurach nie tylko krajobrazy są piękne. Oczywiście to jest potwierdzenie jakby walorów naszego regionu, piękna kraina z natury, z przyrody, do tego jest smacznie, bezpiecznie, ale jak się okazuje mamy piękno w postaci naszych pań, które zdobywają laury, mamy dobrą pasę, Miss Polski jeszcze panująca w tym roku, a obecnie jak widać Miss Polonia, która rozpoczyna jakby wielką przygodę światową, bo przygotowuje się do konkursu światowego i cieszy fakt, że jest właśnie z regionu Warmii i Mazur, więc liczymy na to, że potwierdzenie piękna, które powszechnie występuje w naszym regionie, jest w postaci korony Miss Polonia, która będzie reprezentowała region w konkursie światowym. Zdecydowanie promocja taka wizerunkowa. Mamy szereg takich atrakcji naturalnych, mamy też dziedzictwo kulturowe, mamy produkty regionalne, mamy też wreszcie nasze marki takie gospodarcze. No i oczywiście to, co nas łączy ze światem, lotnisko. Aż się prosi, żeby wizerunkowo w jakiś sposób tutaj myśleć o współpracy, o tym, żeby pokazując właśnie piękną ideę wyboru Miss Polonia, Miss Polski, też przybliżać region i bardziej go promować właśnie w sposób taki naturalny, wizerunkowy. I o tym rozmawialiśmy dzisiaj. Myślę, że to jest możliwe do zrealizowania przez najbliższy rok.